tym razem przeciwnicy bardzo groźni, szczególnie Clausen, który na pewno będzie chciał się odegrać za ten nieudany występ w swoim pierwszym starcie. I właśnie Clausen na czele próbował zaatakować go Ferian, ale nie zmieścił się przy bandzie. Musiał zwolnić nasz obcokrajowiec. I oto, co widzimy na torze, prowadzi Clausen. Na drugim miejscu Rafał Kurmański, trzeci jedzie Robert Mikołajczak, a na końcu Matej Ferian. No, gdyby Kurmański utrzymał tę drugą pozycję, no byłoby jeszcze po tym nieudanej próbie ataku przy samej bandzie Feriana byłoby jeszcze nieźle. Ferian daleko z tyłu, Kurmański ciągle na miejscu drugim, zanosi się na 4-2 dla Iskry Ostrów. Trzyma się Kurmański, ale na pewno Mikołajczak spróbuje jeszcze zaatakować na tym ostatnim łuku. Właśnie to widzimy. No i nie wytrzymuje napięcia Kurmański. Na pewno nie było tam dotknięcia motocykla naszego zawodnika przez Mikołajczaka. Kurmański się przewraca. Nie wyglądało to specjalnie groźnie, ale leży na to, że nasz 18-latek, ciekawa jaka będzie decyzja sędziowska, chociaż no chyba przestraszył się nieco, albo może wpadł w jakąś dziurę junior ZKŻ-u Polmo z faulu ze strony zawodnika gospodarzy. Na pewno tu nie było, taka też jest decyzja sędziego. Kurmański ciągle na torze. Bieg szósty zakończył się zwycięstwem Hansa Clausena, drugi Robert Mikołajczak, trzeci dojechał do mety przy 6-punktowym prowadzeniu, której z drużyn jest to oczywiście możliwe. Widzą Państwo, Kurmański w pełni dysponowany i zobaczymy go w kolejnych wyścigach.